a zamierzamy naszą kolejną podróż odbyć do... Mamy tutaj kilka maszyn piorących. Mój van przerodził się w małą suszarnię, że mój DPF już jest naprawiony. Dokładnie o zabezpieczeniach, które możecie sami zamontować, żeby wam nikt nie ukradł DPF-a spod samochodu. Naprawdę spory problem, żeby dostać się tam z diaksy. Wszystkie utrudnienia w Anglii, ale jak jesteśmy w takich miejscach, to... Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Na razie jestem jeszcze sam. Po 3 tygodniach jadę na weekend do Moniki. Dużo będzie się działo w tym odcinku. Zdradzimy wam między innymi, gdzie jedziemy, ale nie zrobię tego sam. Muszę poczekać na Monikę, bo jest to dla nas ważny moment, żeby podzielić się z wami takimi wiadomościami. Miejsce do spania nie jest jakieś super, ponieważ stoję sobie tutaj na naszym firmowym yardzie między naczepami. Także no, czasami tak bywa. Nie chciało mi się jechać tam do Forest, do New Forest, ponieważ zanim pojadę do Moniki, muszę zrobić pranie. Sporo osób pytało, jak sobie radzimy z praniem w Anglii, ile to kosztuje, gdzie pierzemy, także za chwilkę wam wszystko pokażę. Do weekendu zostało jeszcze parę dni, a ja już się nie mogę doczekać. Słuchajcie, tak się stęskniłem za Moniką. 3 tygodnie to już jest jednak po prostu na maksa za dużo. Nigdy więcej. O, troszeczkę już się nazbierało tego prania. Mamy tutaj kilka maszyn piorących. Te na przykład po tej stronie są 6-kilowe. Tam z tyłu mamy 9 kilo i ten duży bęben 12 kilo, a za mną jest 6 suszarni. Także możemy sobie również wysuszyć to pranie. Bardzo lubię tą pralnię, ponieważ możemy tutaj zapłacić przez tą właśnie aplikację i nie musimy wozić worka drobnych monet w kieszeni. Jeżeli chodzi o ceny, to do 6 kg, tak myślę, że ten bęben ma 6 funtów. Ten średni płacimy 8 funtów, myślę, że to jest jakieś do 9 kg. Do 12 kg jest 9,50. Także mi się wydaje, że cena nie jest jakoś wygórowana. Teraz musimy troszeczkę podsuszyć pranie, bo może jutro zacząć padać. Jeżeli chodzi o suszenie, to płacimy 1 funt za 7 minut. Ja wybrałem 21 minut i zapłaciłem 3 funty. A zobaczymy, czy pranie będzie suche do tego czasu. Na aplikacji wybieramy suszenie i wtedy wybieramy numer danego urządzenia, a tutaj ustawiamy sobie temperaturę. Możemy ustawić bardzo wysoką temperaturę suszenia, średnią i niską. W każdej chwili możemy zatrzymać to suszenie. Wybrałem tą pralnię również z jeszcze jednego powodu. Mam tutaj dużo miejsca, żeby zaparkować vana. Jest spokojna okolica, także podczas pranka nie muszę się o niego martwić, czy ktoś mi się tam łamie, czy nie. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby użyć wysokiej temperatury. Mam nadzieję, że mi się z tym nie zbiegnie, a nie mogę teraz zmienić podczas prania. Jednak można zmienić temperaturę. Wystarczy wcisnąć pauzę. Wtedy się wszyscy, cały proces tutaj suszenia zatrzymuje i możemy zmienić wtedy temperaturę. No dobra, pranie zrobione. Ups. Zajęło mi to trochę ponad godzinę. Zapłaciłem 9 funtów za 20 minut suszenia i za jeden cykl prania w tej najmniejszej pralece za 6 funtów. Ubranie nie jest jeszcze do końca suche, więc będę musiał tutaj uskutecznić jakiś sznurek przez vana, żeby to dosuszyć, ale już nie chcę płacić więcej, tym bardziej, że jest ładna pogoda, także zawijam się teraz na jar. Mój van przerodził się w małą suszarnię i oczywiście nie byłbym sobą. Musiałem wrócić się po 3 skarpetki, które przykleiły mi się do bębna w pralce. Na szczęście nikt nie używał tej pralki, którą ja ostatnio używałem i miałem szczęście po prostu. Jest ładnie gorąco, także powinno to wszystko teraz doschnąć, a ja jeszcze muszę zrobić trening, popracować trochę nad filmem i będę szykował się do pracy. Za vanem też wykorzystuję to miejsce, gdzie zazwyczaj tutaj tą
zasłoneczkę wieszamy, żeby się ochronić od słońca, a teraz mi służy jako taki wieszak koszulki, już prawie suche. Idę do pracy i wyruszam do Moniki. W tym samym czasie, jak już będę z nią, wy dowiecie się, gdzie jedziemy w naszą kolejną podróż. Korzystam z okazji, że wcześniej dzisiaj skończyłem, za 15 pierwsza dokładnie. Nie wiem, czy dojadę, czy gdzieś będę musiał spać po drodze. Ale na razie czuję się ok, także lecę do przodu. Matko, która to godzinka? 9:42. Ale sobie pospałem, daleko jeszcze nie ujechałem od tamtego momentu, ale jestem wypoczęty, to najważniejsze. Nie ma co przeciągać z jazdą po nocy, ponieważ no, to jest po prostu sekunda, jak zaśniemy i tragedia gotowa. Także jak tylko są jakieś oznaki zmęczenia, trzeba się zatrzymywać i spać. No trudno, będę późno dzisiaj, wtorki, zabieram się za śniadanie, zjem coś i pędzę do Moni. Wstałem jeszcze trochę makaronu z tuńczykiem z wczorajszego obiadu. Bijemy do tego jajko i śniadanie gotowe. W ogóle to zapomniałem wam powiedzieć, że mój DPF już jest naprawiony. Chciałem tutaj podziękować Łukaszowi z polskiej grupy rowerowej w UK, który polecił mi Tomka i firmę D-Performance. Także super obsługa, samochód śmiga, spalanie jeszcze mniejsze niż było. Także jestem bardzo zadowolony i w ogóle muszę wam jeszcze coś pokazać, bo sam nie wiedziałem, że mamy takie zabezpieczenia odnośnie DPF-a w naszym Mercedesie. Ale żeby wam pokazać te zabezpieczenia, muszę się wczołgać pod auto, ale jestem tak głodny i tak wytęskniony za Moniką, że ta sprawa poczeka chwilkę. No, ja już tutaj sobie szykuję, jakiś jestem taki, nie mogę się obudzić, muszę wypić tą herbatkę marokańską. W warsztacie Tomka znajduje się również profesjonalna hamownia i pytałem się go, czy możemy podkręcić troszeczkę kucyku w naszym ciapku, no ale ponieważ nasze auto ma już przejechane ponad 320 tysięcy, no to lepiej nie kombinować tutaj z koniami i z newtonometrami. Dobra, gadka, Amonia czeka. Mam jakieś 40 minut do torki, także jem śniadanie i zawijam się z tego miejsca. Nie będę ryzykował, że nam zabraknie gazu, ponieważ już od Hiszpanii cały czas używam tego samego gazu, który zatankowaliśmy po Maroku, więc zatankuję teraz. Monika byłaby na mnie wściekła, jakby nie było gorącej kawy. Gaz prawie funt, 99,9 pensy. Weszło 11 litrów, także było 2 litry gazu około. Dobrze, że zatankowałem. Zapłacimy 11 funtów, no prosty rachunek. W dłuższych perpetach w końcu jesteśmy razem. Jest, jesteśmy razem. W 3 tygodniach. Yes. Chcieliśmy was zabrać do Brixa. Takie fajne też miasteczko z pięknym portem, ale było tak ciasno, jeździliśmy chyba z pół godziny po tym mieście, szukaliśmy więcej miejsca. Monice wydawało się, że to pół godziny, a to było dużo, dużo więcej. Szukaliśmy miejsca parkingowego, ale po prostu nie dało się tam wcisnąć nawet zapałki. No a co dopiero naszego 7-metrowego ciapka. Przyjechaliśmy więc na taką znaną nam już troszeczkę tutaj dziką miejscówkę. Jesteśmy nad morzem, nie wiem jaka tu jest miejscowość w ogóle, bo nie ma tu w sumie żadnego miasteczka w pobliżu. Są klify, jest fajna ścieżka wzdłuż wybrzeża, także idziemy się przejść trochę. A miejsce to jest nam znane, ponieważ pokazywaliśmy go wam w
w jednym z naszych poprzednich filmów, gdzie szukaliśmy miejsca na spanie. Wtedy zastanawialiśmy się, czy możemy tutaj zostać, bo nie było zakazu, ale czytaliśmy jakieś opinie, że jednak stąd wyganiają. No dzisiaj już po prostu mamy dość, nie chce nam się nigdzie jeździć, więc przetestujemy. Także zobaczycie, czy nas wygonią, czy nie. Zobaczymy, czyja opinia się sprawdzi. Czy tych, którzy mówią, że możemy stać, że nam ranger nic nie może zrobić, a może wygrają ci, którzy nam powiedzieli, że ranger nas może przegonić i powiedzieć bye bye. Także teraz Fera testuje miejscóweczkę. Normalnie jak w Maroku, słońce świeci, kałuże też jak w Maroku, czerwone. Czy pomarańczowe? No pomarańczowe. Idziemy na hiking. Skaba Cove Beach. 1 metr? Czyżbyśmy stali tak blisko od plaży? 1 mila, kochani. 1 mila. 1 mila, czyli 1,6 km. Wow! Szlak wygląda pięknie, póki co jest cały czas z górki, więc będzie trochę gorzej na powrocie. No ale cóż, idziemy pokazać Wam kawałek tego pięknego wybrzeża. A jak wrócimy do vana, no to Paweł, tak jak obiecał, opowie o DPF-ie, o filtrze. No i zdradzimy Wam nasze plany na kolejną podróż. Także nie opuszczajcie nas, zostańcie z nami. Przyszliśmy prawie do celu, zajęło nam to jakieś, nie wiem, 10 minut, ale było naprawdę ostro z górki, więc teraz będzie z powrotem ostro pod górkę. No i ciekawe, ile nam zajmie powrót, ale najpierw idziemy zobaczyć tą plażę. Widzę, że kajakarze znaleźli super miejscówkę na dzisiejszą noc. No, przespać na plaży pod namiotem. Chyba marzenie każdego chłopaka. Na dziko najlepiej, tylko ciekawa jestem, dokąd dochodzi przypływ, ale z tego co widać, to chyba są bezpieczni. No chyba oni już wiedzą, jak rozbijają tam namioty. Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Plaża cudowna. Relaksujemy się. Nie ma piękna co. Zatoka, no tak cicho, spokojnie i wiatr tu nie wieje, bo zasłaniają klify. Tylko, że chmureka jakaś naszła. No jak zwykle coś. Jak nie urok, to strach. Nie zamawiałam. Nie zamawiałam chmurek. Często narzekamy tutaj na różne okoliczności, na pogodę, na parkingi, na te wszystkie utrudnienia w Anglii, ale jak jesteśmy w takich miejscach, to wszystko doceniamy. Mija. Ta zieleń, ten spokój. Cała ta irytacja gdzieś odchodzi. To piękno wynagradza wszystko, wszystkie niedogodności. Tak, wtedy sobie uświadamiamy, że Anglia jednak też jest piękna. Miejsce okazało się ciche i spokojne, żaden ranger tutaj nie przyjechał, nas nie przegonił. Naprawdę możemy polecić tą miejscówkę, bo była super. A wczoraj wieczorem po prostu padliśmy, ogarnęła nas jakaś chyba taka już jesienna nostalgia, bo był taki chłodny wieczór. No i wróciliśmy do naszych filmów, obejrzeliśmy film ze Szkocji, te nasze początki, trochę było śmiechu. Nie, no ubaw mieliśmy niesamowity, no i potem wróciliśmy wspomnieniami do Hiszpanii, no. Tak, wybraliśmy losowo film, jak będziecie chcieli zobaczyć, to podlinkujemy gdzieś tutaj, albo wrzucimy pod filmem.
no po prostu zobaczyliśmy, jak byliśmy tam szczęśliwi, radośni. No i to pokazuje, jak tęsknimy za podróżą, już nas niesie po prostu. Normalnie nie możemy się doczekać, kiedy znowu się wyrwiemy z tego natłoku pracy, który teraz mamy. Tak, także planujemy, ale zanim opowiemy Wam o naszych planach, zobaczcie, co tam Paweł ma do powiedzenia o naszym filtrze PDE. A dokładnie o zabezpieczeniach, które możecie sami zamontować, żeby Wam nikt nie ukradł DPF-a spod samochodu. Dajcie znać w komentarzach, czy słyszeliście, że ten proceder ma miejsce na tak szeroką skalę w Anglii. Mi to dopiero uświadomił Tomek. W życiu bym nie powiedział, że tak nagminnie złodzieje po prostu wczołgują się pod auta i kradną DPF-y. Byłem w szoku. A więc tak, tutaj znajduje się DPF. Tam on daleko idzie. Ta rura to jest początek i idzie do wydechu. I tu jest połączony DPF z katalizatorem. Pierwsze zabezpieczenie to było zaspawanie tych śrub. Nie mogliśmy odkręcić tej obejmy, żeby go wyjąć, bo tu było wszystko zaspawane. Tak samo i tam dalej jest drugi uchwyt. Też jest zaspawany. I pod spodem jeszcze do ramy jest następny uchwyt, też był zaspawany. Tomek miał naprawdę spory problem, żeby dostać się tam z diaksem i rozpiłować te obejmy. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze jedno zabezpieczenie. Ta metalowa kratka jest zamontowana na śruby antywłamaniowe i tutaj zapobiega wyjęciu DPF-a spod samochodu. Nawet nie wiedziałem, do czego to służy. Dopiero dowiedziałem się, jak mi Tomek o tym powiedział. Dawno już nie leżałem pod naszym vanem. Teraz szybko o naszych planach, bo ciągle są to jeszcze plany. Nie wiemy, czy uda się nam tam wyjechać, a zamierzamy naszą kolejną podróż odbyć do Algierii. Nie wiemy, czy nam się to uda, bo ciężko jest uzyskać wizę. Jesteśmy w trakcie gromadzenia dokumentów. Koszt wizy to jest 85 funtów tutaj dla Anglików. Nie wiem, jak to jest w Anglii dla Polaków. W Polsce koszt wizy to 360 zł bodajże. Tak, na maile nie odpowiadają w konsulacie algierskim. Chciałem się właśnie zapytać, ile to kosztuje, więc na razie gromadzimy dokumenty. Jak wszystko będziemy mieli, to po prostu pojedziemy do konsulatu i na miejscu już będziemy wiedzieli, ile zapłacimy. Jest ciężki temat, ponieważ nie możemy uzyskać zaproszenia z Algierii od osoby prywatnej lub od jakiejś agencji turystycznej. Osoba prywatna takie zaproszenie musi też mieć potwierdzone w urzędzie. No w agencji turystycznej musielibyśmy wykupić wycieczkę, a te wycieczki są bardzo drogie, bo to są już całe wycieczki zorganizowane. Planujemy jeszcze może coś załatwić takiego na jakiś krótszy wypad, na kilka dni, może jakiś hotel sobie tam zarezerwować. No, kontaktowaliśmy się też z ambasadą Algierii przez tam osoby trzecie. No i oni nie za bardzo rozumieją, jak my chcemy przyjechać tam samochodem, w którym będziemy mieszkać. Tak, nie rozumieją tego van life'u jeszcze do końca w Algierii. I chyba van life jeszcze nie jest tam zbyt popularny. Do tego dochodzi jeszcze sytuacja bezpieczeństwa. Czekamy tak. Jeszcze mniej więcej, jak to się wszystko rozwija. Może Paweł, ty powiesz, bo ty trochę więcej się nad tym... No, nie wiem, czy wszyscy wiecie, czy może nie, ale no, w Nigrze wybuchł pucz wojskowy, władza wojskowa przejęła władzę i tutaj troszeczkę sytuacja się komplikuje na granicy właśnie z Algierią. Do tego dochodzi Mali, które jest za Nigrem i po prostu tam na granicy tej pustynnej jest niebezpiecznie. I czekamy, jak to się wszystko rozwinie, czy będziemy mogli tam pojechać w ogóle, czy nie. No ten aspekt jeszcze tak troszeczkę nie jest aż tak istotny, bo aż tak daleko pewnie i tak byśmy nie pojechali. Pojechalibyśmy. Z tego, co słyszeliśmy, no to wizę można uzyskać najłatwiej na te 30 dni, bo turystyczna jest od 30 do 90, ale nie sądzę, żebyśmy dostali na 90 dni, także pojechalibyśmy tam tylko na miesiąc. No, także trzymajcie kciuki. Tak, jeżeli ktoś ma jakieś dokładnie możliwości, żeby nam pomóc, no to jakieś kontakty w Algierii, jakieś kontakty się z ludźmi, z Algierczykami, może wiecie, macie znajomych Algierczyków, którzy by nam mogli takie zaproszenie wystawić, gdzieś potwierdzić przez rodzinę w Algierii, w urzędzie, no to by było super po prostu. No bardzo byśmy chcieli tam pojechać. Ja cisnę, wysyłam maile do agencji turystycznych w Algierii i nie mam żadnego odzewu. Nie wiem, piszę po angielsku, może zacznę pisać po francusku, może mnie zrozumieją. No, także tak to wygląda. No po Algierii planowana była Tunezja, aczkolwiek jeżeli nie uda nam się dostać tej wizy do Algierii, to nie wiemy, czy będziemy chcieli pojechać tylko do Tunezji. Może Tunezja i trochę Maroka,
a może po prostu zmienimy plany i pojedziemy przez Włochy, Grecję, do Grecji i do Turcji. I do Turcji. Także dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Kontaktujcie się, jeżeli macie jakieś możliwości pomocy. I pomóżcie nam podjąć tą decyzję. Czy chcielibyście obejrzeć filmy z Algierii, by byśmy cisnęli cały czas, bo mamy jeszcze około 10 dni, żeby to wszystko pospinać. Czy może jednak chcecie zobaczyć Turcję, Grecję, Włochy przez nas, przez nasz obiektyw, że tak powiem. Tak, także pokazaną naszymi oczami. Dokładnie, także dajcie znać i z góry dziękujemy za każdą pomoc. I będziemy kończyli tego vloga. No. Dzięki, że byliście z nami. A nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału jeszcze, jak tego nie robicie. Dajcie łapkę w górę i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Hej!